that chopper lift will knock you stiff like you got polio. Przyjacielu, zatrzymaj się. Do ciebie. To, że żyjesz tutaj na tej ziemi, to nie znaczy, że żyjesz w pełni. Twoje ciało jest żywe. Twoja dusza, czyli psychika, jest żywa. Ale twój duch jest martwy, jeżeli nie jesteś połączony z żywym Bogiem. Musisz się połączyć z żywym Bogiem. Musisz się narodzić z Bożego Ducha. Jezus powiedział, co narodziło się z ciała, jest ciałem, a co narodziło się z ducha, jest duchem. Musisz tutaj wybrać na ziemi Jezusa. Musisz się pojednać z Bogiem przez Jezusa. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to sam wskazujesz się tutaj na piekło. I nie chcę cię straszyć, bo taka jest prawda. Nie wystarczy zaplanować sobie życia tylko do momentu śmierci. Trzeba zadać sobie pytanie, co potem, kiedyś po śmierci. Chcę ci powiedzieć, że jest piekło i niebo i nie ma nic pomiędzy. Człowiek tutaj na ziemi musi zdecydować, musi wybrać Jezusa, musi połączyć się z Bogiem. Tak jak ja zrobiłam to ponad 7 lat temu. Nazywam się Iwona Ziobro. Przez wiele lat żyłam w strachu, w lęku, w małżeństwie z człowiekiem, który chlał. Ja też popijałam. Była pornografia. Wydawało mi się, że jest okej, ale w środku była pustka. W moim sercu było wiele gniewu, nienawiści, złości. Dlatego, że nie znałam Jezusa. I tak naprawdę moje życie staczało się donikąd. Byłam nikim. I kiedy już miałam dość tego życia, zawołałam do Jezusa. Mówię, Jezu, przyjdź do mojego życia i zmień go, bo ja nie potrafię już tak dalej żyć. I Święty Boży Duch tchnął we mnie nowe życie. Tchnął we mnie swojego ducha. Narodziłam się na nowo. Powstałam z martwych. Dostałam nowe serce. Zostałam wypełniona Duchem Świętym. Dzisiaj mam nowe życie. Dzisiaj jestem połączona z Bogiem. Dzisiaj jestem z Nim zjednoczona. Przez 24 godziny na dobę jestem połączona z Duchem Świętym. Jestem na nowo narodzona. Jestem córką Króla. Poznałam żywego Jezusa. Żywego Jezusa. Ten, który powstał z grobu. Ten, który przebaczył tobie każdy grzech. Który umarł i zmartwychwstał po to, byś ty mógł wybrać dzisiaj życie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Boga Ojca, jak tylko przez Jezusa. Nie ma innej drogi. Przyjacielu, musisz zdecydować. Tutaj na ziemi zdecyduj. Wybierz Jezusa. Nie daj się diabłu. Diabeł to szmaciarz. On dojeżdża twoje życie, żebyś tylko nie pojął Bożej prawdy. Diabeł to pajac. To złodziej, który przychodzi kraść, zażynać i wytracać. Wszelkie zło pochodzi od diabła. I to, co teraz może dzieje się w twoim życiu, to jest diabelstwo. Ale ty masz wybór, masz decyzję. Możesz wybrać Jezusa. Możesz wybrać nowe, ponadnaturalne życie z Jezusem. Dzisiaj możesz tego doświadczyć. Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek modlitwy, podejdź, pomodlę się za ciebie. Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, przyjdź. Nałożę na ciebie moje ręce. Będziesz pojednany. Jeżeli cierpisz na jakąkolwiek chorobę, zniewolenie, przyjdź, pomodlę się o ciebie. Doświadczysz ponadnaturalnej mocy Boga. Tylko zdecyduj i nie wahaj się, bo twoje życie może dzisiaj się odmienić. Przyjdź, zapraszam. Amen.